Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Hearts of Iron 4. Słuchajcie, kontynuujemy nasze przygody z Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. No i tak, cóż to ostatnio działaliśmy, słuchajcie. Cały czas gnoje przeprowadzają no, tutaj desanty. Nie ma raczej możliwości takiej, żeby przełamać ich opór. Znaczy, żeby przełamać ich dominację w powietrzu. Tutaj znowu wykonali mi bardzo groźny desant, który próbuje ogarnąć tutaj tą sytuację. Ja niedługo jeszcze jedną armię tutaj przerzucimy, która obecnie likwiduje jeszcze jedno zgrupowanie wojsk przeciwnika. No ale cóż, trzeba, nie ma innego wyjścia. Rozpocząłem także ofensywę Żukowa w Finlandii. Myślę, że to nam tutaj powinno nieco u... Znaczy, w sensie oni tutaj są najsłabsi. Tutaj oni są najsłabsi, więc liczę na to, że oni tutaj pękną dosyć szybko. Dobra. Rotosowski. Twoim zadaniem będzie podejście tu. Przerzuć tutaj wojska. I za chwilę ruszamy. Oni mi tu, kurde, atakują moje linie komunikacyjne. Bardzo mi się to nie podoba. Tak, wiem. Wiem, ale muszę. Muszę, bo inaczej to wszystko mi tutaj zdechnie. Tu ich udało się ładnie wyprzeć z moich terenów. Myślę sobie, co by było, gdybyś ty się pokusił jeszcze o podejście tutaj. No nie wiem. Nie, po prostu mają ogromne ilości wojsk. To jest problem. Ja nawet jeszcze 2 milionów strat nie mam. Przeciwnik stracił 21 milionów żołnierzy. 21 milionów. To jest ogrom. Finlandia myślę, że za niedługo może paść. Myślałem, że z Polską też jakoś szybko pójdzie, ale widzę, że jednak no ciężko to idzie. Musimy uszczelnić tutaj ten front. Na szczęście wojska mam. To jest duży plus. To jest naprawdę dla mnie bardzo dużo to znaczy. Tutaj na front fiński przerzucamy sobie więcej dywizji. Żukow wykonuje ofensywę. Pchamy. Problem jest taki, że oni mają nad nami miażdżącą przewagę w powietrzu oraz na morzu. To są obszary, w których nie mamy możliwości w ogóle funkcjonowania. Dlatego czuję, że ta wojna będzie trwała bardzo, bardzo długo. Dobra, dawaj te myśliwce. Po prostu straty w powietrzu są przeogromne. Rozbudowujemy tutaj... naszą obronę przeciwlotniczą, bo jestem do tego zmuszony. Nie mam innego pomysłu, jak mam ich tutaj zdławić. Dobra, odciąć ich od morza. Wstrzymaj się. Jeśli to jest bez sensu, to się wstrzymaj. Z dalszym atakowaniem przeciwnika. Nie wiem w ogóle skąd oni mają takie ilości zasobów.
O proszę. Finlandia skapitulowała. Kto tu znowu coś? Opór. Walić ich. Walić ich. Tutaj im się załamał front. Możemy to wykorzystać. Jeśli to dobrze rozegramy. Weź se zmień ten kolor. Dobra. Uderzać. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra. Tutaj. Teraz tak. Tak, точно. Nie ty. Nie wiem, czemu w ogóle tego miałem zaznaczonego typa. Ty, ciebie chciałem. Uderzyć tutaj. Wykonać. I uderzyć tutaj. Rozbić ich tu. Dobra. Coś tu żeśmy zatopili. Uderzyć. Badania. Dawać myśliwca. Wciągasz się tu.
naprawdę Niemcy złamali nasze szyfry. Stoimy pod Warszawą. To co, kolejny kierunek. Musimy zlikwidować tutaj ten kocioł. Ale dobra, wszystko w swoim czasie. Uderzyć. Zmienimy tobie kolor, będziesz czarny. Bardzo jesteś rozciągnięty. Belgia skapitulowała. O! Brytyjczycy tu wylądowali. A widzicie, nie tylko wy potraficie desanty robić. Jamajka. Dobra. Tutaj coś tam żeśmy zatopili. Dobra, mamy tutaj dywizje pancerne. A my tam jesteśmy wymęczeni bardzo. Ale trudno. Wsparcie powietrzne, nowoczesne, weźmy to. Tak toczne! Co? Przez ten ich desanty oni zablokowali, opóźnili bardzo moje tu plany. Oni mi tu znowu desanty robią. Noż cholera jasna. Dobrze. Gotowe. Uderzyć tu. Rozciągnąć swoje dywizje. Będziecie działać ad hoc, na szybko. Zabezpieczyć tę sytuację tutaj. Zanim mi się to rozleje. Dobra, działaj, jeśli czujesz się pewnie. Co tam się dzieje na tym świecie w ogóle? A
Amerykanie tutaj bardzo szaleją, widzę. Front Ludowy. O Jezu, wy tu też macie wojnę ze wszystkimi. Z Japonią mają wojnę przede wszystkim. Żukow, kontuzja. Zniszczyć mi to towarzystwo tutaj. A, bo ty tu byłeś, dobra. W takim razie Żukow. A okej, ty tu prowadzisz cały czas ofensywę. Nie w teorii. Dobra. Ty się tutaj wstrzymaj. Koniew tu zaczął, Radom zajął, Warszawę zajął. No ładnie, ładnie, ładnie. Ty tutaj jesteś? Od kiedy ty tam jesteś? A, bo dobra, ty jesteś tu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Porąbało mi się trochę. Dobra. Ty jesteś tu. Tutaj ich rozwalamy. Nowe dywizje. Tak jest. Tak, dobra, ty, ziomeczku. Się tu rozwin. O, Zamość. Wkraczamy do Zamościa. O, oni odbili Lwów. To ciekawe bardzo. Zajmujemy Kielce. Walki w Łodzi trwają.
Do roboty. Dobra, my tutaj cały czas pięknie budujemy sobie obronę przeciwlotniczą. Zaczynamy ich powoli spychać. Dobra, rozjedź ich tu. Bardzo ładnie. Zostali rozszarpani. Szkolić. W sumie wy jesteście gotowi do działań. Dobra. Tu znowu jakieś kutasy wylądowali, no. Że ta infrastruktura tutaj to jest jakiś dramat. Dobra, łódź wpadła w nasze ręce. Mam dla ciebie zadanie specjalne. Ustawisz się tutaj. Ty się rozciągniesz. Mamy lepszych saperów. Pięknie, lepszy zwiad. Okej. Tarnów zajęty. Ty, ziomek, przygotujesz mi tutaj operację zajęcia Lwowa. Szkolić się. Dodatkowe dywizje piechoty. Nie agresji, brak szablonu. No wiem, bo jajna się produkujemy do tak zwanej szuflady, więc na spokojnie. Myślę, że możemy zrobić tutaj taki meks, bo nie ma sensu budować bombowców, jak nie mamy panowania w powietrzu. Atakujemy Lwów. Gotow. Tak jest. Szkolonko. Gotow. Nowe dywizje pancerne, proszę bardzo. Dobra, tutaj jest w ogóle jakiś dramat z zaopatrzeniem.
Oni w końcu tam ściągnęli wystarczająco dużo dywizji, żeby nas troszkę zatrzymać. Uderzyć. Najlepsze BTR-y. Rozwijać BTR-y. Dobra, no i mamy ich w okrążeniu. Tu jakieś wojny, kurde. Wszędzie pełno wojen. Dobra, oni już tam zmiękli. Co mnie bardzo cieszy. No i pięknie, przetwórstwo ropy mamy. Okej. Dawać radary. Tak, toczne. Nowe dywizje. Jedna dywizja pójdzie dla tego pana. Dywizję pancerną. Co? Zróbmy tak. Wy tu szkolicie. Wy zakończyć szkolenie. Tutaj pod tą armię. I waszym zadaniem będzie dbać o tu bezpieczeństwo naszych obszarów. Okej. Teraz tak. Twoje siły trzymają rozkaz zajęcia tego. Tak. I twoje siły również. Zlikwidować mi ich tu. Dobra. Oni tam już padają powoli. Dobra, mamy marzec 45 rok. No idzie to ciężko. Dobra, wstrzymać się z atakami. Bo jak nie ma na nie szans, to nie ma. Nic tu więcej po prostu nie poradzimy. Dobrze. Okej. Dobrze. O, Kowno żeśmy zajęli ponownie. Możemy spróbować tutaj uderzyć.
ty miałeś wszystkie swoje dywizje przerzucić tutaj. A ja się dziwię, czemu ci tak to kiepsko idzie. Szkolić się. O. Dwie dywizje pan zmotoryzowane. Dobra, zwiększać produkcję myśliwców. Ja się na razie wstrzymać. Tak, tutaj nic więcej nie wymyślę. Okej. No i tutaj rzucili na front po prostu takie ilości wojska, że ciężko to widzę. O, jak ładnie. Zmiażdżyć ich. Rozjechać te dywizje. Dobra, musielibyśmy. Nowoczesna wojna powietrzna, dobra. Musielibyśmy zrobić następującą rzecz. Myślę, że. Tu zbudować punkt zaopatrzeniowy. I połączyć go koleją. Dobra. Weźmy sobie to, zróbmy. Jeszcze badanka. No, rozjeżdżać mi to towarzystwo. Ty, rozciągnij się z tym. Bardzo cię proszę. Dobra, co ty tu masz, ten pancerna? Jaka elastyczna obrona? Przełamanie! Na serio, ale beznadziejnie to zrobiłem. Tak, właśnie. Dobra. Ciebie stąd zabieramy. I rzucimy cię. I rzucimy ciebie tutaj. Bardzo ładnie. Gotów? Tak, dobrze. Zająć królewiec. Thank you.
co ty tu możesz? O, preferowaną taktykę. Elastyczną obronę sobie weźmy. Jak twierdzisz, że masz szansę, to zaatakuj. Moim zadaniem będzie dojść tu. Dobra, walki o kłajpedę trwają. Spróbujmy uderzyć. To jest mega ważny kierunek. Bardzo ładnie. Dobra. Okej. Myślę sobie też, że warto by było rozważyć. W tych obszarach budowę wyrzutni rakiet. No bo skoro nie potrafimy lotnictwem zdobyć przewagi i atakować ich przemysłu, to musimy to zrobić bardziej niekonwencjonalny sposób. Proszę bardzo. No, oni tutaj mają gorąco. Niemcy. A tutaj, to ja widzę wielki sukces naszych dywizji. Wygląda to po prostu przepięknie. O, panienko. Tam się dużo naszych dywizji tworzy. Co to ma znowu to oznaczać? Zlikwidować mi to. No. I pięknie będzie, moi drodzy. Będzie bardzo ładnie.
Na serio, znowu tutaj wylądowali gnoje. Gotowe. Dobra, musimy to chyba zrobić w inny sposób. Dobra. My ich tutaj szybko zlikwidujemy. Pięknie. Moi drodzy. Pozbawiliśmy ich dostępu do paliw. Tylko patrzeć, jak im zabraknie paliwa. Wow. Straciliśmy chlubę naszej floty. Niedobrze. No, trzeba będzie tutaj podjąć działania. Ruch oporu, włączone fabryki. Co my tu mamy? Tygodniowe poparcie wojny. O, weźmy to sobie. No, moi drodzy, wielka wojna ojczyźniana trwa. W najlepsze. Rozgnieś mi to tutaj. To robactwo. Dobra, to jest bez sensu. Tutaj, tu w okolicach Stalingradu, szkolić się. A ty musisz tu pilnować, żeby oni tutaj kurde desantów na mnie robili, bo to jest jakaś masakra po prostu. Pięknie. Idziemy do poruszania się po lądzie, proszę bardzo. Zająć tą Konstancję. Zadadzim szarą. Rozciągnąć się. Pięknie. Zmieńmy ci kolor. Ale ej, co tu się odwala? Co ty wyprawiasz? Thank you.
bardzo ładnie. Co my tu mamy? Jak to nie znajdujemy się w stanie wojny z żadnym mocarstwem? Ja tego nie rozumiem. A z kim? Dobra. Okej. Spójność przede wszystkim. Cel. Uderzyć tu. No i tu nie mają wystarczającej nawet ilości dywizji, nie? Oni mają tak rozproszone siły. Co wy tu chcecie w ogóle osiągnąć? Ja się zastanawiam. Gdzie się podziały stąd wszystkie dywizje? Dojść aż tutaj. Działać. Oni tu w ogóle nic nie mają, nie? Oni stąd przerzucili wszystkie swoje dywizje, w zasadzie to nie wiem gdzie. Dywizje po prostu jadą przed siebie, nie napotykają tutaj w ogóle oporu. Uderzyć mi to tutaj na to towarzystwo. Bardzo ładnie. Wjeżdżamy do Sofii. Ja w ogóle nie widzę tutaj... Co tu się podziało? O, patrzcie jak im spadła ilość samolotów używanych. No dobra, tutaj może nie, okej. Dobra, Żukow, działaj. Likwidacja zagrożenia. Rumunia skapitulowała, proszę bardzo. Twoim zadaniem nie zlikwidować tutaj te siły przeciwnika. Dobra. A ogólny plan jest taki. Uderzyć sobie też tutaj. No i pięknie. Jak to się tutaj posypało, jak domek z kart. Dobra. Ty stąd zabierasz swoje dywizje.
Zostawiam się tutaj. Macie tam zlikwidować wojska wroga. Tam macie się szkolić, a nie kurde brać udział w walkach. Jesteście naszą rezerwą. Ty przerzuć wszystkie swoje dywizje tutaj. A to wam stąd usunę. Tak jest. Nie ty. Pewnie mi się mylą. Tak точно. Działać. Ty też. Tu. I tu. Działać, działać. O! W końcu się przeciwnik tutaj pojawił na obszarze. To nowość. Jaki? Pracować nad migami dziewiątymi. Dobra. Trudno, jest robota do wykonania. A, dobra. Co my tu możemy? Dobrze. Ciebie. Tak, musimy ciebie ograniczyć. Myślę, że do tego obszaru. Wolne fabryki. Okej, my od razu możemy sobie nasze myśliwce ulepszyć. Niezawodność na maksa. Silnik też. Zasięg, broń. Zasięg, broń. Dobra. Okej. Skąd ja mam wziąć tyle aluminium? Czy ktoś mi to powie? Dobrze, dobrze moi drodzy. Myślę sobie, że tutaj byśmy to sobie zakończyli na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że byliście ze mną. No i trzymajcie się. Hej i do następnego. Na razie.